Okej, okay, czyli witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i w tym odcinku chcę pokazać Ci o takich dziewięciu ukrytych funkcjach na fanpage'u, dzięki którym będzie Ci łatwiej tym fanpage'em zarządzać, oszczędzić sobie czas, zaplanujesz sobie lepiej posty. Ogólnie fanpage'e mają dużo takich uważam, że ukrytych opcji, do których większość osób nie ma jakoś dostępu albo nie wie, że takie funkcje są. No i dzisiaj Ci pokażę takich dziewięć ukrytych funkcji fanpage'a, dzięki którym no, przyspieszysz swoją pracę, zdobędziesz więcej fanów i tak dalej. Jeżeli chciałbyś więcej takich szybkich porad, to zapraszam Cię do mojego Instagrama, czyli wejdź sobie teraz na Instagram, zafollowuj mnie, bo tam są bardziej aktualne rzeczy, czyli na przykład w storiesach od razu o czymś mówię, a zanim to nagram na YouTube, na YouTube to trochę czasu mija. Dobra, przechodzimy sobie teraz do fanpage'a. Będziesz widział albo widziała to, co robię na ekranie. Tutaj mam taką ściągawkę, jeżeli chodzi o te różne funkcje, czyli to akurat było z odcinka podcastu, ale chcę to po prostu pokazać Ci, gdzie to znaleźć, bo wiele osób się pytało po odsłuchaniu podcastu, Mirku, gdzie znaleźć te funkcje, o których mówisz, nie mogę tego znaleźć. Więc to wszystko jest na Twoim fanpage'u. Okej, okay, przechodzimy sobie na Facebooka. Dostajesz się na swój fanpage. Ok, czyli wchodzimy sobie. Tutaj jest mój fanpage. On też się nazywa Mirosław Skwarek, więc niektórzy myślą, że to jest moje prywatne konto, ale to jest fanpage pod moim nazwiskiem. I najlepiej i najłatwiej, żeby przejść sobie do tego Business Suite, bo tam będziemy sobie się bawili, to jest po prostu wejście tutaj w skrzynkę odbiorczą. Jak sobie wejdziesz w skrzynkę odbiorczą, to od razu Cię przeniesie do Business Suite. Ja tutaj oczywiście to pozasłaniam, żeby nie było widać tych wiadomości od osób, które do mnie piszą. Ale zobacz, pierwsza bardzo ważna funkcja, tak jak powiedziałam, trochę ukryta. Tutaj mamy ogólnie ten Business Suite, czyli Facebook Business Suite. Jak widzisz tutaj, i ta, tutaj mamy te różne opcje po lewej stronie, w tym menu. No i teraz. Pierwsza, pierwsza taka funkcja to jest to, że jak sobie wejdziesz tutaj w ten Business Suite, e, podłączony do twojego Fanpage'a, zintegrowany z Instagramem, no to masz dostęp do e, tak wszystkie wiadomości, tu mamy wiadomości na Messengera firmowego, tutaj mamy e, wiadomości napisane do nas na Instagrama, tutaj mamy wszystkie komentarze na Facebooku, to jest też fajne, bo to będą komentarze nawet z reklam. Więc jak ktoś tam będzie trollował w komentarzach, to możesz go tutaj e, usunąć e, te dziwne komentarze, bo często w reklamach są takie dosyć hejterskie jakieś tam negatywne Komentarze, które psują ci wtedy ten, ten skuteczność tych reklam, więc to masz zawsze tutaj aktualne rzeczy. I tutaj jeszcze mamy komentarze na Instagramie, czyli wszystko mamy w jednym miejscu. To jest ta pierwsza funkcja, taka ukryta, czyli wszystko w jednym miejscu. Druga funkcja to jest tutaj, czyli zapisane szablony odpowiedzi. I zobacz, w momencie, kiedy chcemy takiej osobie na przykład tutaj odpisać, to nie musisz pisać ręcznie, tylko bierzemy sobie tutaj, mamy takie trzy kropki i wstaw zapisaną odpowiedź. I to działa z poziomu tutaj messengera, czyli tutaj mamy trzy kropki. Wstaw zapisaną odpowiedź i także z poziomu Instagrama. Czyli zapisujemy sobie jakiś szablon odpowiedzi. Jeżeli się osoby w kółko pytają o to samo, no to możemy sobie tutaj odpisać. Co jeszcze jest fajniejsze, no to w komentarzach możemy tak samo działać. Czyli możemy sobie stworzyć zapisane odpowiedzi na komentarze na przykład na Instagramie, bo to akurat nie działa to z poziomu fanpage'a, ale na Instagramie to działa. Czyli możemy sobie zapisać szablony komentarzy na Instagramie i tutaj też masz te trzy kropki, czyli wstaw zapisaną odpowiedź. I to działa tak samo czy na Messengerze, czy na Instagramie czy właśnie w komentarzach na Instagramie. Weźmiemy sobie tutaj Instagram Direct, czyli to jest ten tak zwany Direct Message, czyli DM. Niektóre osoby też się pytają, co to oznacza na Instagramie, to DM. To jest właśnie taki jakby messenger na Instagrama. Czyli po prostu miejsce do komunikacji. I zobacz, tutaj jak sobie klikniemy Wstaw zapisaną odpowiedź, to mogę sobie wybrać którąś z zapisanych, tak? czyli na przykład tutaj mamy też komentarze przy okazji, a lub też możemy sobie dodać nową. Nie? Czyli mamy tutaj taką automatyczną wiadomość, proszę bardzo, dajemy sobie jakiś skrót. Można też później to wykorzystywać na Instagramie, na smartfonie, na przykład AA3A, i w momencie, gdy wpiszemy sobie 3A to możemy sobie tutaj coś napisać, czyli witaj, bluzka w tym rozmiarze jest dostępna. I tutaj też można dodać personalizację, czyli na przykład można wstawić imię odbiorcy, nazwisko odbiorcy i tak dalej, czyli można to osobę spersonalizować. Też fajna sprawa i tutaj te wszystkie automatyzacje sobie można powstawiać. Czyli jakbyśmy wzięli sobie imię odbiorcy, to bierzemy dodaj i ona się pojawi w tym miejscu. Czyli imię odbiorcy wiadomości będzie Piotrze, Aniu i tak dalej. Więc bardzo fajna funkcja, która pozwala, pozwala automatyzować pewne rzeczy na właśnie tutaj poprzez przez biznes Facebook Suite. OK, kolejna funkcja, czy już dwie sobie omówiliśmy. Trzecia funkcja to jest ten terminarz postów. Nie? Wiele osób sobie dokupowało, ja zresztą też kiedyś dokupiłem sobie to, się znajduje tutaj w terminarzu. Bierzemy sobie terminarz, dokupowano sobie jakieś takie narzędzia, na przykład Later, gdzie mieliśmy jakby taką siatkę postów, tam się te posty planowało. No i to jest akurat fajne, bo tutaj widzisz, przesuwa nam się ta linia czasu, widzimy, która jest godzina no i pokazuje nam, kiedy te posty będą się pokazywały. No i teraz to jest akurat fajne, że jak sobie tutaj otworzymy post, posty jakiś albo z innych poziomów, to tutaj te wszystkie nasze posty będą w jednym miejscu, czyli cała Twoja działalność na Instagramie i na Facebooku, i wszystkie posty na storiesach, na y, ogólnie te posty dodane na głównym fanpage'u, czy na Instagramie. Instagramie, one wszystkie będą właśnie w tym miejscu, więc genialna funkcja, bo wszystko widzimy w jednym miejscu i tym wszystkim możemy sobie zarządzać. Tutaj się tworzy ten post, i on później tutaj wskakuje, lub też można sobie po prostu kliknąć w dany dzień. I tutaj nawet nam też podpowie, w których dniach najlepiej jest dodawać i planujemy sobie takie posty, nie? Czyli fajna opcja, nie trzeba za nic płacić, to jest wszystko w ramach fanpage'a i Instagrama. Okej, okay, kolejna funkcja, to już trochę o niej powiedziałem, czyli te optymalne terminy, sugestie, kiedy dodawać posty. Jest taka zasada, że powinno się dodawać posty wtedy, kiedy masz, jest najwięcej twoich fanów na Facebooku czy na Instagramie. Niektóre osoby twierdzą, że to jest mit, ale tutaj jakby kolejny raz potwierdza sam Instagram i Facebook, że sam ci sugeruje, że w tych godzinach dodawaj, bo wtedy jest najwięcej osób i na Logikę Jest to większe prawdopodobieństwo. Niektóre osoby twierdzą, że to nie ma znaczenia. Ja oczywiście uważam, że ma to cholerne znaczenie. Zresztą sam Facebook, jak widzisz, tutaj ci sugeruje, żeby właśnie w taki sposób działać, więc te osoby po prostu, ich mity, że to są mity, zostały obalone. Okej, okay, tutaj mamy tą funkcję optymalne terminy, czyli po prostu jakby Instagram i Facebook pod, ze względu na to, jak działają twoje statystyki, czyli czytając jakby twoje statystyki w tle, sugeruje ci, w jakich godzinach jest najlepiej dodawać posty. Czyli zobacz, Tutaj na przykład mam, że na 21.00 jest taka gwiazdka podpowiedź, żebym dodał post na fanpage'u, czyli w tym tygodniu osoby obserwujące Cię na Facebooku były najbardziej aktywne o tej porze. No i teraz o 21.00 we wtorek, czyli to będzie akurat na jutro, mogę sobie taki post zaplanować. W środę też o 21.00 w poniedziałek. Czyli u mnie wychodzi na to, że najczęściej osoby są o 21.00. I tutaj sobie tworzę taki post. Można go jednocześnie też dodać na Instagramie. Tutaj będziemy mieli podgląd i sobie piszemy post. Tak? To jest akurat post. Jeżeli masz problemy z wymyślaniem postów, to pamiętaj, Mamy, mamy takie oprogramowanie, które się nazywa Post Creator, które ma tam ponad chyba 90 takich pomysłów na posty i od razu cię jakby tworzy maszynowo, oczywiście z tobą, różnego typu posty. Więc jak chcę, chciałbyś post creator, to oczywiście gdzieś tam wpisz sobie w Google, albo nie wiem, zostawię może tu link, albo napisz do mnie. I tutaj sobie dodajemy zdjęcia i tak dalej. Więc to te, te wszystkie opcje mamy, czyli Facebook i Instagram sugeruje nam, w których godzinach dodawać, bo wie, że wtedy mamy największe, największą oglądalność i, i największe pra, prawdopodobieństwo, że jak wrzucimy postą, się. Pokażę jak największej liczbie osób. Okej, okay, kolejna funkcja, taka trochę nieoczywista nie i ukryta, to jest planowanie relacji na Instagramie. Bardzo fajna funkcja, bo wiele osób nie wiedziało, jak planować relacje na Instagramie i nie wiedziało, jak to robić z tego poziomu. I ogólnie jak to robić z jakimś darmowym oprogramowaniem. Więc tu musimy sobie na początku po tej relacji kliknąć. I tutaj nam się pojawi ta opcja, właśnie utwórz relację. I zobaczcie, wtedy można tą relację zaplanować. Tutaj relację nam też podpowiada, w których godzinach najlepiej dodawać i jak tą relację sobie już dodamy. Czyli na przykład stworzymy sobie w kanwie, czy dodamy jakieś zdjęcie. <laughs> na przykład tutaj mam jakieś mema i mogę sobie tutaj go dodać. I może się pojawić na moim, w relacjach na moim fanpage'u albo na Instagramie. Jak sobie oznaczę to, to tylko będzie na, na moim Instagramie. I tutaj też można sobie przyciąć, dodać teksty, dodać ewentualnie niektóre naklejki. Tutaj akurat ich dużo nie ma, ale powiedzmy coś takiego możemy sobie dodać bardziej jako grafikę. I teraz sobie możemy tutaj zaplanować relacje. Czyli tutaj jest opcja zaplanuj relacje. Genialna sprawa i tutaj nam sugeruje, że nawet w relacjach, chociaż u mnie jak widzicie wszędzie to jest ta 21, chociaż w poniedziałek o 9, żeby też relacje dodawać w tych godzinach, kiedy mamy najwięcej followersów na Instagramie. Ok, dobra, kolejna funkcja, którą sobie tutaj wypisałem. To jest genialna funkcja, czyli testy AB. Mało osób o tym wie, wie osoby wiedzą, że jest możliwość, osoby, które się zajmują social media, że jest możliwość tworzenia testów AB na, w reklamie na Facebooku, czyli w systemie Facebook Ads ale mało osób o tym wie, że jest genialna możliwość, żeby obecnie robić testy postów na Facebooku, na fanpage'u. Nie, nie działa to jeszcze niestety na Instagramie, o tyle jest to fajna funkcja, że wcześniej były jakieś tam testy Facebooka do robienia testów AB, czyli testy AB najprościej mówiąc robisz sobie dwie wersje, na przykład grafiki. Nie powinno się testować tekstu i grafiki, czyli jedna wersja tekstu i jedna wersja grafiki i później oddzielna wersja tekstu i oddzielna wersja grafiki, bo w sumie nie wiemy co najbardziej zadziałało, czy tekst, czy grafika, więc na przykład jeżeli mamy ten sam tekst, to zmieniamy sobie grafikę. Nie, 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 zmienia, nie testujemy jakby czterech rzeczy na raz, bo wtedy nie wiemy o co chodziło. Więc, na przykład, testujemy sobie dwa, dwie różne grafiki, dwie różne kreacje graficzne, i to umożliwia obecnie też fanpage. Czyli, można to zrobić na fanpage'u i zobacz. Tutaj, sobie weźmiesz znów posty, w tym miejscu, to masz testy AB. Ja już taki test tutaj sobie przeprowadzałem. Bardzo fajnie to działa. Tutaj, akurat, przed jakimś tam mastermindem Akademii Social Media, i tutaj mamy utwórz post, i on będzie prowadził cię przez taki kreator, właśnie tworzenia postu, testów AB. I tutaj będzie, właśnie utwórz test AB w tym miejscu, no i sobie dodajesz kolejną opcję, nie? czyli tutaj będziemy gotowe. I mamy wersję A, wersję B, chyba dodaj nową wersję, można nawet C sobie dodać. Czyli zobacz, tutaj sobie na przykład piszemy jakiś jeden tekst, tutaj także, i sobie tylko dodajemy dwa różne zdjęcia. Powiedzmy, jedno będzie takie a drugi będzie inny całkowicie. I wtedy sobie no, przed, przez jakiś okres sprawdzasz, jakąś tezę sobie wy, wysnuwasz, że teksty, znaczy grafika bez jakiegokolwiek tekstu będzie miała większy zasięg, więc sobie testujesz jedne i drugie. Nawet gdzieś tam, jak słuchasz jakiejś porady ekspertów, no to możesz sobie to przetestować właśnie na swoim fanpage'u. Więc genialna sprawa. Tutaj sobie później ustawiamy, jak sobie weźmiemy dalej, ustawiamy sobie. Tutaj można sobie wyedytować ten test. No i tutaj będą optymalne terminy bierzemy sobie e, opublikuj I on będzie sprawdzał. I w momencie, kiedy ten, e, nawet można wezwanie do działania dodać. I w momencie, kiedy ten test przejdzie, jakby ten, ten czas uruchamiania testu i testowania się skończy, to wtedy wygrywa ta jedna wersja i ona będzie, i ona będzie jakby dystrybuowana już dłużej. Więc kolejna fajna funkcja, korzystaj z niej. Czyli kolejna funkcja to jest statystyki, które pokazują, czy, czy dany post albo który post miał, czy on był akurat takim postem, który miał największe zasięgi spośród innych postów. Czyli taki ciekawy wygres, taka jest linia, gdzie pokazuje nam się takim minimum i maksimum, jeżeli chodzi o zasięgi, czy też powiedzmy ilość komentarzy. Czyli jak sobie wejdziemy tutaj w statystyki, tutaj masz statystyki po lewej stronie, czyli też warto tutaj oczywiście zaglądać, sobie to badać, jak tam nasze zasięgi. To nie wiem, czy mnie pokazujesz zasięgu płatnego, bo my cały czas nasze Reklama sobie śmiga na naszym fanpage'u no i tu mamy wszystko nie pokazane wszystkie nasze relacje i tak dalej wszystko jest w jednym miejscu tu warto się z tym zapoznać jak klikniemy sobie zawartość to zobacz jak sobie weźmiemy jakiś post czy to będzie Instagram czy to będzie Facebook i zobacz jeżeli sobie weźmiemy na przykład tutaj o ten post mam dosyć duże fajne wyniki i spójrz i tutaj właśnie to jest ważne nie czyli mamy zasięg tutaj mamy najgorsze wyniki, gdyby było w tym miejscu i mamy najlepsze. Czyli ten post, akurat taka tematyka, gdzie chwalę się wynikami, jak, jakie osiągnęliśmy z kampanii naszego oprogramowania Generator Biznesu, no to to miało największe wyniki, jeżeli chodzi o reakcje i zasięgi. Oczywiście nie wszystkie takie mają i wtedy po co ci to jest? No bo wtedy wiesz, który typ postów warto częściej umieszczać, a z których warto zrezygnować, bo na przykład mają bardzo słabe zasięgi. Czyli klikasz sobie tutaj zawartość wartość. Dobra, kolejna funkcja to jest to, że <laughs> Facebook jakby ustala z to były cele, i taki jest jakby trener, grywalizacja, będzie pilnował cię, żebyś tych celów sobie dopilnował razem z Facebookiem. Czyli, jakby ustalić ci cel, na przykład dodawanie, chcę, żebyś dodawał sześć postów tygodniowo, i żeby tego pilnować, to jest taki postęp. Oczywiście tam, jak, jak nam się uda, to wygramy. To znaczy nie ma tu żadnej nagrody. Po prostu jak sobie klikniesz tutaj Facebook Business Suite, bierzemy sobie strona główna, to zobacz, to tutaj się pojawia po prawej stronie, pojawić się taka właśnie opcja. Pamiętaj, że tutaj się wchodzi, jak wejdziesz, jesteś na pageu, to żeby sobie wejść w tą wiadomość. I teraz zobacz, tutaj mamy cel, 6 postów na Facebooku i posty na Instagramie. Tutaj dwa posty, to akurat chyba tam już trzy nawet Reelsy, więc on jakby tego nie zliczył, ale tutaj będą ci się pojawiały te cele, to oczywiście można sobie edytować. Tutaj mam na przykład rozpocznij z, wiem, z wyprzedzeniem w terminarzu, spróbuj zaplanować posty i tutaj można sobie zaplanować, na przykład, że chcę w tym tygodniu dodać 7 postów i on cię będzie pilnował. Więc dużo takich różnych usprawnień tutaj nam Facebook przygotował. I ostatnia taka ukryta, jakby funkcja, to jest masowe zapraszanie do strony. O, o to się parę osób pytało. Czyli zobacz. W momencie, kiedy mamy jakiś post na naszym Facebooku, tutaj jest ta opcja, jak sobie ją przewiniesz. To ona jest w tym miejscu, proszę bardzo, czyli powiększanie grupy odbiorców i tutaj można wysłać zaproszenie do polubienia twojego fanpage'a do tych osób, które polubiły jakiś Twój post. No bo jeżeli jakaś osoba polubia Twój post, a nie jest twoim fanem, no to wtedy tę osobę można zaprosić, tak? Bo no szkoda by było stracić taki, taki potencjał. Czyli ta osoba polubiła Twój post. Zobacz, to się robi tak, że jak masz jesteś na Facebooku na swoim fanpage'u, to też fajnie działa z reklamami płatnymi. Czyli wchodzimy sobie na nasz fanpage. No, powiedzmy, tutaj jest 42. Dwie osoby, i teraz szukam sobie osoby, którą mogę zaprosić. No niestety, też wszyscy już zaproszeni, ale tutaj będzie taka funkcja: zaproś. No i wtedy sobie klikasz i ta osoba jest zaproszona, i to się normalnie robiło ręcznie. A teraz Facebook, jakby nam umożliwił, to, że można to wykonywać z tego poziomu, czyli wyślij zaproszenia, i teraz on nam znajdzie te wszystkie osoby, które polubiły jakieś nasze posty. No tutaj, tutaj nie znalazł mi polubień. No nie powiedzmy, weźmiemy sobie super, i tutaj mogę sobie, jak jest super, to mogę sobie kliknąć: wyślij zaproszenia. Nie? I teraz do tych osób. Teraz jest na razie, niby pokazał błąd u Ciebie. Pewnie będzie więcej osób, bo i tam pokazuje też Facebook, że jakby można 1000 osób w ciągu 24 godzin w taki sposób zaprosić. Okej, okay, jeżeli te, aż się prawie a jeżeli te 9 pomysłów na to, jak można bardziej jak można usprawnić swoją pracę na, na fanpage'u, jeżeli to Ci pomogło, to oczywiście skomentuj, napisz, która z tych opcji najbardziej Ci się podobała. Pamiętaj, że dzięki temu, że skomentujesz, dasz, nie wiem, nawet piszesz kropkę, to ja będę miał większe zasięgi, więc w jaki sposób wynagrodzić moją pracę, więc dziękuję Ci bardzo, obserwuj mnie na Instagramie, też gdzieś tutaj na dole zostawię link, żeby zapisać, żebyś mógł albo mogła się zapisać na jakiś mój webinar na przykład o zasięgach na Facebooku, więc tutaj na dole sobie poszukaj, zapisz się i widzimy się na webinarach. Dziękuję bardzo za uwagę, Mirosław Skwarek z tej strony, cześć.